Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 9, w wersetach od 10 do 17? Gdy wrócili apostołowie, opowiadali mu, co uczynili. On wziął ich ze sobą i odszedł na osobność przy mieście, które nazywało się Betsajda. Lud jednak dowiedział się o tym i szedł za nim. Przyjął ich, mówił im o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Dzień chylił się ku wieczorowi i przystąpiło 12, mówiąc mu: rozpuść ludzi, aby odeszli do okolicznych wsi, znaleźć schronienie i żywność, bo tu jesteśmy na miejscu pustym. Powiedział do nich: wy dajcie im jeść. Oni powiedzieli: nie mamy więcej niż 5 chlebów i 2 ryby, chyba że pójdziemy i nabędziemy żywności dla wszystkich ludzi. Było tam nawet około 5000 mężczyzn. I powiedział do swoich uczniów: rozkażcie im usiąść grupami po 50. Uczynili tak i posadzili wszystkich. On wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, błogosławił je i łamał. I dawał uczniom, aby kładli przed ludem. Jedli wszyscy i byli nasyceni. Zebrano z pozostałych kawałków 12 koszy. Po powrocie ze służby dobrze jest zadbać o chwilę spokoju, nie tylko po to, aby odpocząć fizycznie, ale przede wszystkim po to, aby znowu całkowicie zająć się osobą Pana Jezusa. Jakże często jednak, będąc pochłonięci naszymi zadaniami, stajemy się podobni do Marty. Z drugiej strony, na świecie pełnym potrzeb, dłuższy odpoczynek jest niemożliwy. Po krótkim czasie znowu pojawił się tłum. Jednak nikt nie przyszedł na próżno. Każda potrzeba, którą jemu przedstawiano, była w łasce spełniana. Nawet kiedy Pan Jezus odpoczywał, nie traktował przychodzących jak intruzów. Uzdrowienia, których dokonywał Pan Jezus, i dobroć, jaką okazywał ludziom, zawsze były powiązane z głoszeniem Ewangelii. Werset 11. I my powinniśmy czynić podobnie i nie przedkładać pomocy socjalnej nad Słowo Boże. Z ludzkiego punktu widzenia uczniowie udzielili Panu dobrej rady. Niemniej nie nauczyli się jeszcze opierać na sile, której źródło jest w Bogu i Panu Jezusie. Werset 1. Ich spojrzenie było całkowicie skierowane na rzeczy widzialne. Podobnie bywa z nami. Jak długo mamy pod dostatkiem rzeczy materialnych, tak długo myślimy, że wiara jest nam niepotrzebna. Pan uczy nas, abyśmy we wszystkim, nawet w rzeczach małych, zaufali temu, w którego rękach jest wszystko. Wtedy działa tak, że możemy jedynie wychodzić z podziwu.